sądzie okręgowym w Częstochowie rozpoczął się w piątek proces 79-letniego Bogdana P., który jest oskarżony o zabicie swojej żony. Podczas śledztwa mężczyzna przyznał się do zadania jej kilkunastu ciosów w głowę siekierą. W momencie zabójstwa oskarżony miał na sobie czapkę świętego Mikołaja. Wszystko działo się 9 grudnia 2021 roku. Dziś na wniosek rodziny pokrzywdzonej, obrońców oskarżonego, a także prokuratury, sąd postanowił wyłączyć jawność rozprawy. Sprawa ta wpłynęła do sądu okręgowego w listopadzie ubiegłego roku. Sąd okręgowy w Częstochowie wyznaczył pierwszy termin rozprawy w styczniu tego roku, ale tam zgłosili się nowe obrońcy i na ich wniosek odroczono rozprawę celem umożliwienia im zapoznania się z aktami sprawy i przygotowania linii obrony. I dlatego dzisiaj dopiero rozpoczęła się ta sprawa. Sąd wyłączył jawność rozprawy z uwagi na jej charakter. Bogdan P. i jego żona Krystyna byli małżeństwem prawie 50 lat. W 2017 roku z powodu konfliktu rozstali się. Kobieta zamieszkała przy ulicy Kopernika w Częstochowie. To tam doszło do zbrodni. Podjechał samochodem w pobliże bloku, w którym zamieszkiwała jego żona i obserwował okolice. Około godziny 20 pokrzywdzona wyszła na podwórko i wtedy podszedł do niej oskarżony i wyjął spod kurtki siekierę. Gdy przestraszona kobieta zaczęła wołać o pomoc, oskarżony zadał jej kilkanaście ciosów siekierą w głowę. Następnie odszedł z miejsca zdarzenia i odjechał samochodem. Został zatrzymany jeszcze tego samego dnia. Udało się go namierzyć dzięki nagraniom z monitoringu. Podczas przesłuchania przez prokuratora Bogdan P. przyznał się do zabójstwa. Stwierdził jednak, że nie chciał zabić żony, a jedynie ją nastraszyć. Został poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej, na podstawie której biegli stwierdzili, że w chwili zabójstwa działał w stanie tzw. ograniczonej w znacznym stopniu poczytalności. To oznacza, że sąd może zastosować wobec niego nadzwyczajne złagodzenie kary. Oszczędzać wodę można nie tylko z powodów ekologicznych. Coraz ważniejsze stają się te ekonomiczne. Od soboty mieszkańcy Sosnowca zapłacą więcej za wodę i odprowadzanie ścieków. Ja mało wody używam, ale później to wychodzi na rachunkach dużo więcej. Nie chodzi o to, czy 2 zł, czy 20 groszy. Jak jest więcej, to zawsze będzie... raczej mało kto jest zadowolony z tego typu. Wszystko jest dużo, bo przychodzą podwyżki, no ale co można zrobić? No? Sytuacja jest taka, jaka jest i nie pójdę przecież do spółdzielni się wykłócać. Podwyżki to nie decyzja spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. Nowe stawki wprowadziły sosnowieckie wodociągi. Od jutra mieszkańcy zapłacą za 1 metr sześcienny wody 7 zł i 10 groszy, a za ścieki 8 zł i 95 groszy. To więcej łącznie o 1 zł i 27 groszy. W dużej mierze cena wynika z ceny proponowanej przez GPW. Wzrost cen prądu, bo przecież tą wodę trzeba do mieszkańców przesłać przy pomocy różnego rodzaju pomp, które właśnie zużywają prąd. Koszty pracownicze, to wszystko sprawia, że te ceny muszą się zmienić. I nie tylko w Sosnowcu, bo 11 lutego podwyżki cen za wodę i odprowadzenie ścieków dotknęły również mieszkańców Rudy Śląskiej. Teraz w mieście za metr sześcienny wody płaci się 6 zł i 97 groszy brutto, a za metr sześcienny ścieków 11 zł i 29 groszy. Podobnie jak w Sosnowcu, również i w Rudzie podwyżka tłumaczona jest wzrostem kosztów niezależnych od wodociągowej spółki. Nowa taryfa została zatwierdzona przez państwowego regulatora, jakim są Wody Polskie. Została podzielona na 3 roczne okresy, więc mamy 3-letnią taryfę. Kolejna podwyżka cen w Rudzie Śląskiej nastąpi 10 lutego 2024 roku, a kolejna rok później. Inflacja i niskie emerytury powodują, że nie wszystkich seniorów, szczególnie tych samotnych, stać na porządny obiad. W Dąbrowie Górniczej takie posiłki seniorom zasponsoruje Urząd Miasta. Chodzi o to, żeby taka osoba mogła codziennie zjeść ciepły posiłek. Czy to będzie zupa, czy drugie danie, czy tak naprawdę cały zestaw, będzie zależało od seniora i od tego, jak będzie gospodarował abonamentem. Ten miesięcznie wyniesie 200 zł. Na razie to program pilotażowy, który potrwa 2 miesiące. Wziąć w nim udział będzie mogło 500 seniorów. Do programu zostały zaproszone różne restauracje i bary, z których seniorzy korzystają najczęściej. Seniorzy otrzymają specjalne karty, na których będą przybijane pieczątki. Potem restauratorzy będą z wydanych obiadów rozliczać się z Urzędem Miasta. Bardzo chętnie przystąpiliśmy do tego programu, w związku z tym, że korzyści są wymierne dla obu stron. Dla nas, jako jednostki wydającej posiłki, nie będziemy ukrywać, że jest to sposób na zarabianie pieniędzy, ale także sposób do nawiązywania relacji pozytywnych z naszymi seniorami.
co dla tych, którzy spędzają czas w samotności, jest często najważniejsze. Obiady to też po prostu pretekst do wyjścia z domu. Jestem osobą samotną, no i towarzystwo zawsze przydaje się do porozmawiania i wymienienia poglądów. Super ze względu na to, że jako ja jestem samotna, no to mam kontakt z koleżankami. Aby wziąć udział w programie, należy mieć ukończone 60 lat. Do tego dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 1800 zł, a w przypadku osoby samotnej 2328 zł. Rezerwat Seget na pograniczu Bytomia i Tarnowskich Gór został powiększony z 25 do 92 hektarów. Formalna decyzja w tej sprawie zapadła 27 stycznia, a dziś nastąpiło symboliczne otwarcie nowej części rezerwatu. Prezentujemy dzieło, dzieło śląskich leśników, którzy tyle lat dbali o ten rezerwat, którzy zainicjowali powstanie tego rezerwatu i cały czas wnioskowali do różnych instytucji, mediów o powiększenie tego rezerwatu. To przepiękna enklawa takiego prawdziwie naturalnego lasu. Obszar nazywany także Zieloną Perłą Bytomia i Tarnowskich Gór powstał w 1953 roku. Las rośnie na terenie mocno zmienionym przez działalność górniczą. Znajdowała się tu kopalnia dolomitu i kamieniołom. Znajdujemy się bezpośrednio na terenie intensywnie eksploatowanym w historii poprzez górnictwo odkrywkowe, a później, które schodziło pod ziemię. I tak jak to można powiedzieć, znajdujemy się tutaj bezpośrednio na hałdzie. Na hałdzie, która była utworzona poprzez tą eksploatację tych złóż, które tutaj były, tych rudy ołowiu, rudy srebra. Później nastąpiło powoli wycofywanie się jednak górnictwa odkrywkowego. I z powrotem powracała szata roślinna. Najważniejszym elementem rezerwatu Seget jest mający już ponad 150 lat las bukowy. Występuje tu około 125 gatunków roślin i 40 gatunków mszaków. W nieczynnych wyrobiskach znajdujących się pod rezerwatem zlokalizowane jest największe śląskie zimowisko nietoperzy. W 2017 roku rezerwat został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest także objęty programem Natura 2000. Maja Kleczewska z nagrodą imienia Kazimierza Kuca. Reżyserka teatralna została uhonorowana podczas gali w Teatrze Śląskim. Wyróżnienie wręczono po raz trzeci. Jestem naprawdę tym poruszona i to jest obdarzenie wielkim zaufaniem, ale też odpowiedzialnością, bo tak jak mówiłam, to nie jest tylko nagroda dla artysty, ale to jest też nagroda, która jest ważna ze względu na jakąś postawę obywatelską, jakąś niezłomność. I jak myślimy o Kazimierzu Kucu, on jest taką gwiazdą, która po prostu oświetla to wydarzenie, te gale. To jest też właśnie wielka odpowiedzialność, żeby sprostać temu, co on jakby narzuca sobą. Wśród nominowanych do nagrody w tym roku znaleźli się również Henryk Waniek, Maja Ostaszewska, Marta Frej i Robert Konieczny. Nagroda imienia Kazimierza Kuca to inicjatywa miasta Katowice oraz Uniwersytetu Śląskiego i Teatru Śląskiego. My tutaj na Śląsku mamy trochę inaczej i mamy swoje autorytety. Bez względu na wszystko, co się wydarza, bez względu na to, jakie mamy zdanie na temat tych osób i czy niektóre rzeczy nam się podobają, mniej lub bardziej, są takie osoby, które bezwzględnie uznajemy za autorytety. I Kazimierz Kuc do takich osób należy i będzie należał. Podczas gali już po raz drugi wręczono też nagrodę ambasadora Śląska, którą otrzymał Jerzy Buzek, europarlamentarzysta, były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego. To jest takie zobowiązanie, także ogromne. Dlatego ten zaszczytny tytuł i zobowiązanie zabieram z sobą do brukselskiego biura. Kazimierz Kuc zmarł w 2018 roku. W czwartek 16 lutego przypadła 94. rocznica jego urodzin. Owoce w czekoladzie, kołacze i gofry, tych i innych smakołyków można spróbować podczas odbywającego się na rynku w Chorzowie Festiwalu Czekolady. Ja z belgijskiej czekolady deserowej, przeróżne, od kudek, po klucze. Na naszym stoisku są podawane kołacze, to są smakołyki przywiezione z Węgier. Wypiekamy je na bukowych wałkach, posypywane są posypkami. Na kilkunastu stoiskach można znaleźć wyroby czekoladowe zarówno z Polski, jak i całego świata. Poza smakołykami na odwiedzających festiwal będą czekać też liczne atrakcje. Będą występy szkół tutaj państwa z Chorzowa, podstawowych, muzycznych. Będzie DJ, będzie konferansjer, który będzie moderował całe wydarzenie i będzie organizował różnego rodzaju konkursy. Dzieciaki będą mogły wygrać nagrody. Festiwal czekolady rozpoczął się w piątek i potrwa przez cały weekend. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
Górnik Zabrze ma nowego prezesa. To były bramkarz reprezentacji Polski Adam Matysek. W swojej karierze jako zawodnik występował m.in. w Bayerze Leverkusen czy Śląsku Wrocław. W tym drugim klubie był też dyrektorem sportowym. Mam swoje spostrzeżenia przez ostatnie 24 godziny. Poznałem pracowników klubu i dla mnie najważniejszy jest team. Nie jest to oczywiście moje nazwisko, moja jakaś przeszłość sportowa. Może elektryzuje, ale ja nie chciałbym stać tylko i wyłącznie jako osoba, która reprezentuje klub. Chciałbym uczestniczyć czynnie w działalności klubu. To nie jedyne zmiany w klubie, bo stanowisko dyrektora sportowego objął Łukasz Milik, brat Arkadiusza. Do tej pory kierował klubową akademią. Podczas konferencji prasowej nie ukrywał, że chciałby, aby w klubie stawiano na wychowanków. To wszystko musi być na zdrowych zasadach i na zasadach, że ci chłopacy zasługują. Musimy mieć na nich plan. Też moja rola jest taka, że sami Państwo wiecie, że mamy coraz więcej reprezentantów Polski, coraz więcej młodzieży. Musimy mieć na każdego młodego chłopaka plan, jak go rozwiązać, czy zostaje u nas, czy gra w drugim zespole, czyli na wypożyczenie. Więc na każdego zawodnika będziemy rozkładać na czynniki pierwsze młodego i co jesteśmy w stanie zrobić i co w danym momencie dla niego będzie najlepsze i dla klubu. Górnik Zabrze nie miał prezesa od końcówki sierpnia 2022 roku, kiedy po pół roku tę funkcję przestał pełnić Arkadiusz Szymanek.